zapraszamy na wywiad z nami, czyli tak. Z Karolem. I z Krystianem. Tak, zespół Over the Under. 100 koncertów w 100 dni. Red Tour 2022. No. Jo. Generalnie to, słuchaj, trasę zaczęliśmy od, wiadomo, od opuszczenia naszej chaty i wyjazdu. I wszystko by było zajebiście, gdyby nam się nie rozwalił samochód zaraz przed granicą czeską, nie? Także, no, nie działało nam sprzęgło w samochodzie, więc nie mogliśmy zmieniać biegów. Zatrzymaliśmy się, zaczęliśmy naprawiać furę. Jeszcze w międzyczasie się skumaliśmy w ogóle, że koło nam się odkręciło po 1300 km. No, dziwne, no ale nam się odkręciło, więc no, naprawiliśmy to koło. Zaczęliśmy naprawiać tą skrzynię biegów, to jest długa historia tam, ale no jakoś nam się tam udało i dojechaliśmy do Pragi. Przez 48 godzin spaliśmy może godzinę. Zagraliśmy pierwszy koncert, zajebisty, w Pradze poznaliśmy takiego gościa, promotora stamtąd, z którym na pewno też tam coś jeszcze pogramy. Nie, porobimy jakieś sztuki. No i co, i każdego kolejnego dnia przez następne trzy... No czekaj, to... dwa dni naprawialiśmy samochód, nie? No to o tym właśnie chcę powiedzieć, że przez kolejne w sumie trzy dni, łącząc razem z tym, no to siedzieliśmy i od rana naprawialiśmy samochód do wieczora, później jechaliśmy na koncert, wracaliśmy i na chodniku przed chatą naprawialiśmy furę, żeby można było dojechać na następny koncert. Z YouTube'a, nie? Z YouTube'a, z Google'a, ze wszystkiego, nie? I z taśmy klejącej. To nie wiem, teraz mam wrażenie, że w ten tydzień to chyba mieliśmy większy wpierdol niż wtedy. Też mam takie wrażenie, bo i się przeziębiliśmy, wszystko skondensowane, rozjebana fura, przeziębieni, kurde. No. Ale to też kwestia czasu, nie? No, jak minęło 5 lat od tamtej trasy, no to wiesz, no to tak, 5 lat, no. No to też już nie pamiętamy tego, że było tam jakieś zmęczenie materiału, nie? Czy tam jakieś choroby i tak dalej. No a teraz no to wszystko się połączyło, no bo brak spania, naprawianie samochodów, granie koncertów, ogarnianie wielu rzeczy, do tego jeszcze, kurczę, zaczęliśmy chorować, nie? W sumie ja się pierwszy przeziębiłem, no, ja ze zmęczenia po prostu, nie? Że mało snu i tak dalej, także wiesz, także trzy ostatnie koncerty, no to z gorączką były grane, nie? Nie, no nie było rekordu Guinnessa, dlatego że my o tym też mówimy otwarcie, nie? Zawsze wszędzie, żeby nikt nie pisał nigdzie o żadnym rekordzie Guinnessa, dlatego że myśmy nigdzie nie napisali, że tak naprawdę my ten rekord Guinnessa pobiliśmy. Zawsze mówiliśmy o tym, że pobiliśmy rekord świata, a rekordu Guinnessa nie zrobiliśmy tylko z jednego względu. Tak naprawdę w sumie to można powiedzieć, że zrobiliśmy, ale nie mamy wpisu, dlatego żebyśmy musieli zapłacić ponad 7000 zł za to, żeby ten wpis tam się wylądował, nie? No bo byśmy musieli tam poskładać te papiery, jakieś cuda na kiju, tam oni nam jak wywalili te ceny. Później jeszcze do tego się dołączyły jakieś polskie firmy, które miały w tym pomagać, one też chciały na tym przyciąć, nie? Tak, tam jeszcze by musiał być sędzia codziennie z nami przez 100 dni, żeby to, wiesz, udokumentować, nie? No, a my z tego koncertu zagraliśmy, nie? Wszystko mamy udokumentowane, mamy wideo z każdego koncertu, przecież mamy ponad chyba 1500 giga filmów, bo mamy każdy koncert udokumentowany. Jak ktoś chce, możemy mu przesłać na dysku. No, możemy mu przesłać. Komercja goni. Czy my to mamy generalnie w dupie, no bo muzyka to nie są żadne zawody, nie? Wiesz, nie biegniemy, kurde, na tysiąc metrów. My się cieszymy, że podjęliśmy wyzwanie i nam to wyszło, nie wiesz. Że nam to wyszło, nie? No przed pandemią próbowaliśmy, nie? Próbowaliśmy, ale pandemia nam to zniszczyła. Chcieliśmy powtórzyć 100 koncertów w Europie, ale no kurwa, ten COVID rozjebał temat, nie? No. Mieliśmy już zablokowane koncerty w Anglii, ponad 30 koncertów na Wyspach. No. I zresztą nie tylko, bo tam już co, już jakieś Holandia, Belgia, Francja, już coś tam było, nie? Także już to się kleiło tak, bo chcieliśmy też, żeby to było pod rząd. Teraz trochę inaczej do tego podchodzimy, myślimy, żeby zrobić znowu te 100 koncertów, ale już bez ciśnienia, że tam kurde 3 miesiące, nie? Tylko po prostu chcemy wyjechać tam na powiedzmy 4 miesiące w Europę i tam pograć. Powiem ci tak, gdyby była możliwość grania takiej trasy co roku 100 koncertów, jakby ta, wiesz, coroczna trasa była, wiesz, promowanie płyty 100 koncertów pod rząd, to dla nas to jest zajebista opcja, bo wiesz, w bardzo krótkim czasie jakby promujesz zajebiście muzykę, spełniasz swoje takie ambicje koncertowe i wszystko jest zajebiste, nie? Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o organizację tego, to strasznie ciężko
to się wszystko organizuje jednak. Przedsięwzięcie, samo zagranie tego nie jest takim przedsięwzięciem, co zorganizowanie, skoordynowanie tej całej trasy i tak dalej, nie? Robił się materiał, no i człowiek ma takie wizje, no akurat ta płyta, nie wiem, muzycznie jakoś tak, jak te dźwięki się ze sobą zgrywały, wiesz, to była taka wizja, żeby zrobić, w ogóle mieliśmy plan, żeby wszystkie teledyski były animowane, nie? I żeby cała płyta była jednym takim filmem, wiesz? O czymś takim, że jest, wiesz, taka zagłada nuklearna i potem jest ten świat taki postnuklearny, I potem, wiesz, wszyscy giną i odradzają się znowu cywilizacja, nie? No i w każdej piosence byłyby, jakby są różne wątki. No i ten teledysk też, który wyszedł, który zrobiliśmy potępiający działania Putina, nie, na Ukrainie, no to on miał być właśnie Letter to Mother War, tak? War? Tak. No, miał być o tym, jak sobie radzą młodzi ludzie, którzy muszą, nagle są postawieni przed takim faktem, żeby, wiesz, wziąć karabin i walczyć, nie? I jak oni się z tym czują, jak się czują z tym ich rodziny i tak dalej, nie? I dlaczego w ogóle to robią? Dlaczego człowiek człowiekowi musi robić taką krzywdę? No ale pisząc ten tekst, no to no i pisząc ten nie tekst, wiedziałeś o Putinie, to nie? Wiedziałem. Czy już miałeś wizję? O Putinie wiedziałem, że jest taki koleś, ale nie wiedziałem, że tak na odpierdala, nie? No. No i po prostu z jakichś takich dziwnych przyczyn, bo tą płytę bardzo długo robiliśmy, gdzieś tam były różne historie, między innymi ta pandemia też przedłużyła to, bo tu mieliśmy jechać w trasę, tutaj coś, wiesz, wszystko przedłużyło. I ta płyta powinna wyjść tak naprawdę rok wcześniej, a nie w tym roku. No, tak to się złożyło. I kurde, wiesz, wychodzi ten numer, nagle się zaczyna ta jazda cała na Ukrainie i mówię, no kurwa, nie? To się spasowało po prostu. Tak miało być. No, chyba. Tak po prostu wyszło. To był impuls. Wiesz, zaczyna się ta jazda, my akurat i tak mieliśmy plan wydać płytę, zaczyna się ta jazda cała, nie, wiesz, kurde, najeżdżają tą Ukrainę i mówimy, o kurwa, co się odpierdala. I sobie tak myślimy, no okej, chcieliśmy wydać płytę, trochę tak, kurde, wiesz, nie wiem, czy wypada, czy nie wypada jej wydać, bo, no wiesz, to są takie dziwne czasy, nie? Tutaj się napierdalałem za rogiem, a ty wiesz, będziesz teraz próbował płytę, kurde, nie? Wiesz, co jest ważniejsze, nie? No kurwa, no wiadomo, co jest ważniejsze. A sobie mówimy, kurwa, no to wykorzystajmy tą płytę, nie? Żeby pomóc ludziom, nie? No więc po prostu zrobiliśmy preorder, z tego preorderu, wiesz, hajs poszedł na Ukrainę. No i potem stwierdziliśmy, dobra, no fajnym też motywem promocyjnym i tej płyty, i generalnie jakby fajnym motywem do pomocy Ukrainie będzie ten koncert. No i udało nam się zorganizować ten właśnie koncert i zebrać, wiesz, tam 10 koła na żywność, która pojechała prosto z Bydgoszczy, została zakupiona i pojechała prosto do magazynu za Lwowem, gdzie tam dalej wszystko się rozwozi po całej Ukrainie, nie? Dla ludzi potrzebujących. No ja pamiętam jak ten, ja pamiętam jak przyszedłem jednego dnia do, wiesz, do nas do studia i mówię do Korasa, że kurde, siedzę tak w domu i to oglądam i zastanawiam się, czy by coś nie zrobić. Mówię, kurde, co ja w sumie mógłbym zrobić, nie? Jeżdżę samochodem, to może pojadę tam, nie wiem, zacznę wozić tych ludzi, nie wiem, coś wymyślę, nie? No, a Koras to jest, wiesz, to jest myśliciel, nie? I siedzi, nie? I kmini, nie? I mówię, ty, słuchaj, no przecież, kurde, co ty będziesz teraz jeździł tam, wiesz, i tam ogarniał, nie? Przecież możemy tutaj na miejscu zrobić więcej niż ty zrobisz sam w pojedynkę, kurde, wiesz, w szaranie sześcioosobowym, nie? Możemy zebrać więcej kasy, możemy zrobić więcej rzeczy tutaj na miejscu, tak, niż tam jechać, nie? No i faktycznie, tak rozkminiliśmy, że no dobra, no to idźmy w tą stronę, nie? Że zamiast, wiesz, pojedynczo, no to zbierzmy, no skumulujmy naszą siłę na to, żeby zebrać więcej kasy i żeby podziałać na miejscu. No. W ogóle to jest, wiesz, fajne, że możesz, wiesz, jakby wykorzystać swój jakiś tam talent, tak, jakieś swoje umiejętności do tego, żeby komuś w ten sposób pomóc. Nie tak, wiesz, prosto, nie wiem, po prostu, nie wiem, jechać się tam od razu z nimi napierdalać, nie? Tylko po prostu wykorzystać to, że grasz jakąś muzę, że jakimś tam ludziom to się podoba, nie wiem, z tego dać te pieniążki potrzebującym, nie? To jest
zawsze było, mnie to zawsze, zawsze kręciło takie, wiesz, wykorzystanie tego zasobu, wiesz, artystycznego. No i też te zespoły, nie, zajebiście, bo nie, wiesz, nie wzięły kasy w ogóle. Tak, nie? No zespoły zajebiście. Także wszystkie zespoły zagrały za darmo, no i szacun, nie? A nie, wiesz, że tam udawane, nie, że niby za darmo, a potem wszyscy w chuj hajsu biorą. Nie? No, a tutaj, kurde. Father, no pewnie. Mogliśmy się na pewno od nich nauczyć większego zamulania, więcej jarania. Nie wiem czego jeszcze, kurde. Nie wiem, nie podchodzenia, kurde, do sprawy na poważnie. Wiesz, takie na zasadzie pierdolenia tylko, wyjebane tam będzie no, ci dane. Pierdolenia tylko o tym, że kurde, chcesz coś zrobić, a później chuja takiego, robisz. Z jednej strony takiego luzu. Chciałeś, żeby nie był ciężki temat, a to też jest ciężki temat. Ciężki kurde, nie? Temat w chuj. Wiesz, nie można mówić o wszystkim. Nie można, to, wiesz. Jest parę osób fajnych, ciekawych. Nie, naprawdę, nie? Są tacy, którzy, wiesz, którzy się naprawdę, wiesz, wzięli, nie? I tam... I zrobili kawał zajebistej rzeczy, nie? Ale pewnie, są też tacy, którzy po prostu, wiesz, no, graliśmy koncert premierowy tej płyty i mieli być i sobie po prostu nie przyszli, nie? Wiesz, no to jak? Bez żadnej przyczyny, nie? No. Masz zagrać z nimi koncert, oni sobie nie przychodzą. To jest ciężki świat. Hip-hop to nie przelewki. No. To skitu, nie są ludzi. Także wiesz, także kurde... No nie, no to było na pewno no. Ciężka współpraca, nie? Po tym stwierdziliśmy, że... Ale z drugiej strony, no wiesz, jest to coś nowego, jest to coś innego, tak? Nie, no i o całym też, projekcie mówiąc, tak. No to petarda, nie? A no nie, mówię nawet ta praca, nie? Z hipowodzeniem. Jest to coś innego, co też, kurczę, no. Jest bardzo spontaniczne, inaczej się to produkuje, nie? I spontaniczne jest, nie? Wiesz, że jest, przychodzisz tak. Do studia, powiedzmy, Karol nagrywa wokale i to trwa, nie? Powiedzmy, wiesz, że to nie jest tak, że wchodzisz, kurde, śpiewasz cały wiesz, utwór wiesz, masz koniec, napisaną nie? Piosenkę i sobie ją wbijasz codziennie, tak? Tak normalnie się, nie wiem, w studiu nagrywa. No. A hip-hopowcy to, wiesz, sobie wchodzą dwie minuty i mają wyjebane. Nie? Podchodzą dwie minuty i nagrane, cześć. No, no i to jest... Jest to spontaniczne bardziej. Jest to spontaniczne i to też, niekiedy, to jest, spoko, niekiedy no. Jest fajne, niekiedy wiesz, jest niedopracowane, ale na pewno jest żywe. Co, w pandemii na końcówkę zaczęliśmy nagrywać bębny. Tak. Nagraliśmy bębny na kolejną płytę. Naszym marzeniem jest to, żeby kolejna płyta skończyła się przynajmniej nagrywanie jeszcze w tym roku. Nie mam dużo czasu, ale myślę, że jest to możliwe. No. To jest nasz plan na pewno, zajebisty, fajny, bo to są fajne. Cięcie. Słuchaj, o czym ja tu mówiłem? No o twojej wizji na przyszłość. No, czyli ta płyta, nie? To najważniejsza wizja, to fajna wizja. No i chcemy grać, jak najwięcej grać w Europie Zachodniej, czyli UK, Germany i tak dalej. Okej. Okay. Chcemy to zrobić, chcemy po prostu znowu wejść na te tory takiego, wiesz, napierdalania solidnego. No i co? I to się okaże, czy jest lekko, czy jest ciężko, bo dopiero będziemy się za to zabierać. Fajnie by było, jakby znaleźli się jacyś ludzie, może nas usłyszą na tym wywiadzie, może nie, którzy chcieliby nam w tym pomóc generalnie, w ogarnięciu koncertu, w ogarnięciu trasy. Może ktoś by chciał, wiesz, nam pomóc, gdzieś mieszka za granicą i chce, kurde, nie wiem, wiesz, nas zaprosić. Bo to bardzo jednak pomaga, nie? Jak ktoś jeszcze przy tym pracuje. My robimy to oczywiście DIY, ale marzy nam się mimo wszystko, żeby były osoby, które pomogą nam w tym. No bo wiesz, jeżeli... nie będziemy ukrywać, że w sumie no, jak to robimy, no, mimo to, że i tak robimy to codziennie, to i tak nie starczy nam czasu i rąk, żeby wszystko ogarnąć, nie? No. I albo wiesz... Zawsze coś na czymś traci, nie? Czyli jedno kosztem drugiego. Jedno wiesz. Robimy, coś tam drugie trochę zamuli, no później no, następna rzecz. Wiesz, my jesteśmy uparci, nie? Jesteśmy uparci, wiadomo. No ale, więc i tak to zrobimy, nie? I tak zrobimy trasę... Dosyć, mamy już siedzenia w domu na pewno. Kolejną część trasy europejskiej, bo na razie to jest takie... No, śliwki, robaczywki, pierwsze. No, te dwa tygodnie to takie przedbiegi. Przedbiegi. Taki, no nie powiem, falstart, bo było zajebiście na tej trasie. No, no i będzie zajebiście. No ale falstart to nawet nie pobiegłeś, nie?
No. To Falstaff to by jak, ja Falstaff, nie wiem, kiedy był Falstaff. No Falstaff to by był, jakbyśmy w ogóle nie wyjechali z Bydgoszczy. To jak zabukowaliśmy te koncerty przed pandemią. I o, to był Falstaff, no. Jak to sto jakby no. Chcieliśmy te koncerty. No to to była trasa Falstaff. No, a to było takie, wiesz, generalnie wybadanie gruntu. A teraz będzie wpierdol na jesień. No, będzie wpierdol.